Kiedyś ludzie sprzedawani i kupowani byli na targach niewolników i choć od tamtych mrocznych czasów minęło kilkaset lat, to handel ludźmi wciąż się odbywa, tyle że w zupełnie inny sposób. Za chwilę rozpoczyna się sezon letni, a wraz z nim ruszają prace sezonowe. Policja przestrzega przede wszystkim młodzież, która chce wyjechać za granicę, bo łatwo można paść ofiarą przestępstwa. W edukacji przez rozrywkę pomaga Escape Room, a dokładniej Escape Truck. Co to takiego, o tym Paweł Jędrusik. To na pierwszy rzut oka zwykła ciężarówka, która jednak nie przewozi towaru. W środku znajduje się Escape Room. Trzeba było słuchać dialogu, którym były podane cyfry i wpisać je potem w drzwiach. Pomieszczenia w samochodzie, który stanął na rynku w Lublińcu, odwzorowują warunki, w jakich niejednokrotnie muszą przebywać osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi. Oprócz rozrywki mają przede wszystkim funkcję edukacyjną. Sądzę, że na pewno da coś do myślenia, gdy ktoś pomyśli, żeby uważać, przetłumaczyć się, żeby nie podpisywać umów w ciemno. Młodzież, która wchodzi do tego traka, ma obowiązek rozwiązania zagadek. Dopiero wtedy może przechodzić do następnego pomieszczenia. Oczywiście każdemu się wydaje, że jeżeli jedzie za granicę, to będzie żył w bardzo dobrych warunkach. Tutaj ten trak pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Escape Truck do Lublińca przyjechał z Holandii w ramach współpracy polskiej i holenderskiej policji. Trudno szacować, ile osób pada ofiarą handlu ludźmi, bo jak informuje policja, bardzo często takie osoby nie zgłaszają przestępstwa. Pamiętajmy, że te schematy są bardzo podobne. Te osoby z reguły zabierają dokumenty pod byle pretekstem. Te osoby mieszkają najczęściej gdzieś poza głównymi centrami miast i ciężko jest się tam gdzieś wydostać do jakiegoś najbliższego sklepu. Nierzadko mieszkają w takich stłoczonych niejako nawet i kontenerach i nawet za to, że nie udają się do pracy, to nierzadko pracodawcy potrącają im z pensji. Jutro Escape Truck przyjedzie do Katowic, stanie przy Spodku.